Panie ministrze, działania 8.4 jest pana kompetencja. W takim razie, mamy koniec, właściwie to zbliżamy się już do końca roku. Jakie są szanse, że to działanie tak naprawdę zaskoczy? Rzeczywiście pozytywnie, tak. Będzie impuls do działania. Ja myślę, że my mamy dziś za mało jeszcze danych do stwierdzenia, czy to działanie się cieszy dużym zainteresowaniem, czy nie, bo konkursy dla 8.4 zostały uruchomione tylko w niektórych województwach. Zresztą dziś jesteśmy w trakcie takiego naboru, który kończy się z końcem tego roku i najwcześniej na początku przyszłego roku będziemy w stanie ocenić skalę zainteresowania w tych kilku województwach. Ale tak naprawdę po pierwszym takim naprawdę ogólnopolskim naborze będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy mamy wielu chętnych, czy są składane ciekawe projekty, które wykorzystają fundusze, które są alokowane w tym działaniu. Czy też powinniśmy poszukać jakiegoś dodatkowego, się tak nieładnie wyrażę, kanału dystrybucji dla tych środków. Rzeczywiście, tak jak powiedziała pani Klara, rozważamy jako jeden z wariantów wypadku, gdyby się okazało, że przedsiębiorcy nie zaabsorbują tych środków na ostatnią milę. Rozważamy także udostępnienie tych środków jednostkom samorządu terytorialnego, ale na pewno nie chcielibyśmy robić tego teraz. Na pewno chcielibyśmy poczekać co najmniej do takiego właśnie jednego ogólnopolskiego naboru, po to, żeby przekonać się, czy jest tak, jak się może wydawać dziś, że to zainteresowanie wcale nie jest tak duże. Choć ja akurat mam szereg sygnałów świadczących o tym, że właśnie, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre województwa, to zainteresowanie jest bardzo duże, a przynajmniej głośno artykułowane. No, tyle tylko, że przyjęliśmy sobie też w porozumieniu z marszałkami, wydaje się bardzo racjonalny plan przy założeniu, że pewne ramy czasowe będą dotrzymane, a mianowicie taki, że właśnie po stronie marszałków nie tylko muszą zakończyć się rzetelne inwentaryzacje dotyczące tego, gdzie te białe plany występują, gdzie nie, ale także, że zostaną upublicznione, nie tylko przygotowane i upublicznione plany rozmieszczenia węzłów, po to, żeby przedsiębiorcy planujący swoje inwestycje w ramach 8.4 mieli pełną wiedzę na temat tego, co się będzie w najbliższym czasie działo i po to, żeby mogli także w swoich planach uwzględniać to, co się będzie działo po stronie samorządowej. W części województw takie plany już powstały i zostały upublicznione. Dla tych województw uruchomiliśmy konkursy. Pozostałe województwa deklarują, że to w ciągu najbliższych kilku miesięcy ten proces zostanie zakończony. Tam też będziemy kolejne konkursy uruchamiać. Jak mówię, logika takiej współpracy i takiego zrównoważenia w czasie uruchamiania działań na poziomie sieci szkieletowych realizowanych przez marszałków i ostatniej mili jest, myślę, jak najbardziej taka oczywista, przy założeniu, że dotrzymujemy znów pewnych warunków terminowych i przy założeniu, że te inwestycje realizowane regionalnie no nie będą płynąć w czasie, bo wówczas faktycznie możemy w jakimś momencie zostać z takim poczuciem, że nie wykorzystaliśmy właściwie środków na ostatnią milę. Ale wydaje się, że ostatnia mila zgodnie z nazwą powinna być uruchamiana wtedy, kiedy mamy pewne prace po stronie sieci szkieletowej już przynajmniej w sferze projektowej zaawansowane.